kochani, dzisiaj ktoś wysłał do mnie paczkę i przyszła, nie wiem, ale zobaczymy kto. Zobaczmy, w środku wygląda tak. Zrobiłam dla koników też kantary i derki. Ten jest brązowy. Wygląda jak bardzo prestiżowo. Jakiś zielony kantarek. Akurat mam przy sobie koniki, więc przymierzę. To są chyba puchowe kantarki. Cztery puchowe kantarki. Jeszcze taki czarny w paski. Czarny, jakiś dziwny. I beżowy. O, jakieś dwie derki. Ta jakaś dziwnie... O, tak. Ta jest chyba dla dużego konia. A ta chyba dla źrebaka. Wygląda tak mniej, ale... Nie wiem, wezmę jakiegoś źrebaka. Tutaj mam... naszego marmurka, ale na niego jest chyba za mała. Zobacz. No marmurka jest dobra, pasuje na niego, więc teraz wybierzemy kantary. Ten jest bardziej taki prestiżowy, więc on będzie dla mojego ulubionego konika, czyli Parys. Dobra, to są te kanterki, derki. Derka bardzo pasuje na marmurka, więc teraz przymierzymy kantary, ale widzę, że to jeszcze nie koniec. Więc o, tu jest ten prestiżowy, więc przymierzę go i odpakuję. Ale w ogóle dziękuję za te kantarki i za takie piękne pudełko. Więc przymierzę. Czekajcie. O, wchodzi. Pasuje jak ulał. Więc tego konika weźmiemy i... Może ten czarny. Damy mu. Czarny też pasuje, ale troszkę jest za duży. Nie pasuje jak ulał, ale jest... Więc ten beżowy możemy dać, nie wiem komu, ale chyba temu Fjordowi, a raczej Karmelowi. Ale jak się podpasował pod Karmela, idealny jest. Wow, więc spróbujmy znaleźć idealny kantar dla marmurka. I w dodatku weźmiemy jeszcze Charlie'ego. Więc dla marmurka przymierzę ten kantarek. Za duży był, więc... Ten może będzie dobry. Ten na marmurka też jest za duży. Wygląda tak za dużo, ale zostawimy. Tak prezentuje się marmurek. Nawet może być. Więc dla Charlie'ego chyba będzie ten pasował. Dla Charlie'ego pasuje jak ulał, więc idealnie jest. I akurat zostały nam tu dwa konie. Więc ta luderkę przymierzę dla Alberta. I chyba będzie dobra. Jest dobra, ale lekko przymała. Na tego Fjordzika albo na tą klacz by pasowało. Ale jest gitys. Więc to spróbuję na tą klacz. Tej klaczy też pasuje, czekajcie. O, tej klaczy też pasuje, no ale widać, że kolorem nie pasuje. Ale jest gitys, więc jeszcze to. I pięknie też wyszedł ten kantarek. Jestem zadowolona ze wszystkich kantarów, ale najpiękniejsze kantary będą w opisie. Opiszę wam te kantary, jaki mają kolor. Na przykład beżowy, brązowy, czarny, ciemny, brązowy. Ale więc zobaczmy, co jest na dole. Dobra, ja to chyba wszystko wyjmę. Jakieś zapinki. Druga zapinka, ale jakaś inna. Sznurek jakiś lub włóczka. To nie wiem, co to jest. Ale też podobno włóczka, sznurek. Kolejny sznureczek. Och, tutaj go położę obok. Kolejny sznureczek. Tym razem... Wiecie. Ten sznureczek mi bardzo przypomina ten kantarek. Może to z tego samego. I kolejny czarny sznureczek. Na dole mam coś napisane. Zestaw do robienia ląży dla Hobby Horse. Pozdrowisz na filmie? Laura. No dobra, pozdrawiam Ciebie Laura i dziękuję Ci bardzo za te piękne kantarki i za zestaw do robienia ląży dla Hobby Horse. Więc w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie zrobimy tą lążę, więc ja pójdę po princesę, albo nie muszę brać nawet princesy, tylko muszę zapleść tą lążę i jakoś ją zrobić. Więc pozdrawiam Cię Laura i dziękuję za taki piękny prezent w takim pięknym pudełeczku i za te kantarki, więc ja zabieram się do robienia. Kantarki są boskie, dzięki. Więc te zapinki, tutaj jest to. To jak zawsze ja mam taką,
takie dwie ląże, więc zrobimy sobie trzecią lub czwartą ląże. To chyba nie wiem, czy sobie odpiąć, ale raczej nie odepnę. Więc tutaj zacznę pleść ląże. Ale wylosuję sobie z zamkniętymi oczami na czym? Na jakim kolorze wybrać tą ląże? Będą trzy kolory. Wylosował mi się ten kolor, kolejny to ten kolorek i ostatni kolor. No dobra, wylosowało się takie. Bardzo chciałam ten, ale na nim wypadł. Drugą ląże możemy zrobić z tym. Więc idealnie są, więc zaczynam pleść. Ale najpierw muszę zawiązać. Dobra, inni myślą, że już ląże jest zrobione, a to tak nie jest. Trzeba kolejny kolorek wziąć, czyli ten. Czy tu koniec się znajdzie? O, jest. Tutaj był. Zaplecimy. Zaplątajmy. Dobra, kolejny zaplątaniec, więc ta ląża chyba będzie krótka przez ten paseczek. No ale będzie ładna. Więc plecił, plecił. Ale z tym zestawem do robienia ląży i z tym to fajny pomysł zrobiłaś, Laura. Dałaś mi jakieś zapinki też, więc idealnie będzie. Więc zaczynamy pleść. Zaczniemy od tego czarnego. Ja zawsze zaczynam od prawej strony. Tam jeszcze zostawiam te kawałeczki, tu ucięłam. I tutaj jeszcze to utnę. Jest git, więc zaczynamy. Zaczynamy pleść, więc będzie idealnie. Brzydko wychodzi. Ale ja się jeszcze na robieniu ląży nie znam, bo ani razu nie robiłam ląży, tylko kupywałam. Więc zaczynam. Tak dziwnie wychodzi, ale ładna ląża będzie. I jeszcze końcówka prawie nam została końcówka. Więc jest idealnie. Robimy taki warkocz. I wtedy przeplatamy to. Tak jak warkocz. Ale coś z tym warkoczem nie wyszło. Więc jeszcze raz robimy. Przeplatamy, ciągle przeplatamy. Akurat w dobrym końcu ucięłam. Teraz musimy ląże zawiązać. Wyszło, zawiązałam. No i wyszło takie coś. Nie wiem, czy to lążą można nazwać, ale można. Zapnę to na klamkę. O, czekajcie. Nie wyjdzie. Zapiłam to na butelce, no i działa jak ląże. Tutaj mamy koniec i działa jak ląże. Nie wyszła za ładna, ale. O Jezu, działa jak ląża. Działa. No jest git. Więc teraz bierzemy. To zrobimy. No i kolorków nam tu nie za wiele zostało. Ale tym razem warkocza nie robimy. Miał być dwuwarkocz, ale to nie wiem, czy to w ogóle się z tego coś zrobi. Ale to jest taki tęczowy. Ładny, słodki to jest. Ale z tego nic chyba nie zrobię. Więc weźmiemy te dwa i zaplatamy. Odcięłam kawał, a to pomyślałam, że po prostu na końcu zawążę. Dobrze, więc wygląda to tak. Zaplotłam tak. I mierzymy to. Najpierw tutaj musimy zawiązać. Tak jest skończenie, tak jest z drugiej ląży zakończenie i ląże są prawie podobne. Więc idziemy na princesę i na Karolinę przymierzyć. Dobra, kochani, cześć. Jesteśmy już w stajni. Koniki mają założone kantary od rana, więc przypinamy. Prezentuje się idealnie, wygląda przepięknie, więc druga ląża. Patrzcie, teraz ląża druga. Druga ląża, jeszcze ląża, tamta różowa została dla wichra i kolejna ląża, więc mamy teraz łącznie cztery ląże, więc ja już się z wami żegnam, pa!